Jesteś zainteresowany profilem Sztuka i Projektowanie? Pewnie chciałbyś dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Ten wirtualny dzień otwarty rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości. Jeśli wahasz się pomiędzy typowym humanem a światem science, wiedz, że nie musisz wybierać. Nasza klasa podzielona jest pomiędzy pasjonatów historii i miłośników geografii. Razem mierzymy się z literaturą na poziomie rozszerzonym. Istnieją także przypadki, poniekąd dziwne, rozszerzające matematykę, tak jak ja. Jeśli jesteś lingwistą, w naszej szkole pamiętamy także o Tobie. Bardzo dobrze wspominam te 3 lata nauki w ALO. Ja wybrałem kierunek sztuka i projektowanie, dzięki czemu mogłem poznać tu wiele osób o podobnych zainteresowaniach. Ponadto mogłem uczestniczyć też w lekcjach rozwijających artystyczne zdolności, takich jak podstawy projektowania czy historia sztuki. Co więcej, myślę, że zdecydowana większość uczących tutaj ludzi to prawdziwi nauczyciele z pasją, dzięki którym mogliśmy łatwiej, milej i efektywniej uczyć się z konkretnych przedmiotów. Dodatkowo bardzo podobała mi się w ALO kameralność tej szkoły, dzięki której wszyscy po prostu się znali. Mam tu na myśli zarówno uczniów, jak i nauczycieli, którzy zwracali się do nas normalnie po imieniu, a z uwagi na dużą liczbę osób, nie we wszystkich liceach jest to możliwe. Myślę, że mogę szczerze polecić Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie oraz kierunek Sztuka i Projektowanie. Warto też wspomnieć o pokazie mody, nad którym nasz profil pracował w pierwszej klasie. Było to niesamowitym przeżyciem przedstawić siebie w swoim autorskim projekcie na ubiegłorocznych dniach otwartych naszej szkoły oraz na pokazie w Millennium Hall. Jest to wspomnienie, do którego zawsze miło się wraca, bo nie oszukujmy się, doświadczenie zorganizowanie klasowego szkolnego pokazu mody nie zdarza się w pierwszej naszej szkole.